Radio Campus. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a w Radiu Campus naszym gościem jest dr Karol Wasilewski, Instytut Badań nad Turcją oraz analityk firmy 4CF. Witaj, Karolu. Cześć, dzień dobry. W niedzielę w Turcji odbyły się wybory regionalne, które, no i teraz, niespodziewanie, zaraz cię o to zapytam, wygrała główna partia opozycyjna CHP, czyli Republikańska Partia Ludowa, partia założona jeszcze przez Atatürk'a, czyli tego pierwszego prezydenta, założyciela Republiki Tureckiej. Zdobyła ona albo utrzymała władzę w największych miastach w kraju i otrzymała łącznie 37,8% głosów, natomiast rządząca krajem Partia Sprawiedliwości i Rozwoju uzyskała 35,5%. No i co ciekawe, opozycja wygrała również w tych regionach kraju, które no do tej pory raczej były, czyli najczęściej centrum kraju, które raczej były bastionem konserwatystów, bastionem właśnie AKP. No to teraz, Karolu, spodziewane to zwycięstwo, czy jednak szok i niedowierzanie, jak to polskie media lubią czasami pisać? Szok i niedowierzanie to może nie do końca, ale z pewnością niespodziewane było to zwycięstwo. Szok i niedowierzanie, pewnie moglibyśmy pójść w tę narrację, gdybyśmy, no co prawda post factum, ale mieli duże trudności w wytłumaczeniu tego zwycięstwa. Tymczasem, no już w świetle tego, co wiemy od wyborów, minęło parę dni, nie jest to absolutnie takie trudne. Natomiast w dalszym ciągu jest to zwycięstwo niespodziewane. Po pierwsze dlatego, że podejrzewam, że gdybyśmy wzięli sobie próbę jakichś takich 100 obserwatorów tureckiej sceny politycznej, to pewnie z jeden, może dwaj z czystej przekory zaryzykowaliby tezę, że CHP wygra wybory. Zwróćmy uwagę, że to są pierwsze wybory, jakie CHP wygrała od 1977 roku. To znaczy chodzi oczywiście o ten efekt krajowy, także jest pierwszą partią, która wychodzi zwycięsko, znaczy, że wyszła na pierwszym miejscu z tych wszystkich partii, jeśli chodzi o ogólną liczbę głosów. Natomiast drugi powód, dla którego jest to takie niespodziewane, to sondaże. Sondaże raczej wskazywały na to, że walki będą zacięte, raczej wskazywały na to, że jeśli możemy się spodziewać niespodzianek, to te niespodzianki mogą być sprzyjające Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Sondaże i analizy dokonywane na tych podstawie tych sondaży wskazywały też na przykład na to, że część takich cząstek niespodzianek, które mogą się złożyć na wynik wyborczy, będzie raczej grała na korzyść obozu rządzącego. I teraz co mam na myśli? No pierwsza rzecz to niska frekwencja, niska oczywiście jak na Turcję. Chyba wszyscy analitycy zgadzali się co do tego. Mówię chyba wyłącznie dlatego, że nie zrobiłem jakiegoś zestawienia w Excelu, w którym bym sobie to wszystko porównał. Natomiast wszyscy ci, których czytałem, zgadzali się co do tego, że niska frekwencja zadziała na korzyść obozu rządzącego, a nie opozycji. Tymczasem stało się inaczej. Kolejny element. Mieliśmy wątpliwości co do tego, jak zagłosują i czy w ogóle zagłosują Kurdowie, bo wskazywano na taki dość zaskakujący element, jeśli chodzi o tę grupę, która jest raczej wysoce spolityzowana. Wskazywano na taki niepokojący trend, że Kurdowie mają dość. Mają dość tego, że no, ich głos polityczny nie liczy się aż tak bardzo, ponieważ no, na przykład jeśli spojrzymy na sytuację z 2019 roku i tamtejsze wybory, to z 65 ich przedstawicieli przy władzy ostało się tylko 6, tak? Reszta została zdjęta z urzędu i zastąpiona zarządem komisarycznym. I sondaże pokazywały, że rzeczywiście wśród Kurdów jest no, historycznie wysoki poziom zniecierpliwienia tą sytuacją i demobilizacja polityczna. Zastanawiano się, czy w związku z tym Kurdowie też nie oddadzą głosów na swoich kandydatów, co miało oczywiście szczególne znaczenie w Stambule. Okazało się, że w Stambule Kurdowie opowiedzieli się, można by było powiedzieć, za tą taką polaryzacyjną dynamiką, tak? Albo Ekrem İmamoğlu, albo kandydata KP. No i okazało się, że oczywiście zagłosowali na południowym wschodzie kraju ciągle na kandydatów prokurdyjskich. No i kilka takich właśnie elementów złożyło się na to, że te wszystkie niespodzianki w jakiejś takiej konstelacji pozytywnej dla opozycji zajaśniały. To z czego, Karolu, wynika
porażka, no co tu dużo mówić, porażka KP, no bo przypomnijmy, w zeszłorocznych wyborach parlamentarnych i prezydenckich ta partia zdecydowanie wygrała, no jej lider, czyli prezydent Recep Tayyip Erdoğan również zapewnił sobie kolejną kadencję. No i właśnie, i mamy wybory regionalne, które oczywiście mają swoje pewne prawa, wyborca troszkę innymi rzeczami się kieruje. No i właśnie, co tutaj, Karolu, mogło twoim zdaniem zaważyć? Nie wiem, kwestie ekonomiczne, kwestie tego, jak zauważa część ekspertów, że ci kandydaci AKP byli tacy bezbarwni, to byli tacy technokraci, bez charyzmy, którzy też nie potrafili do ludzi dotrzeć. No o Kurdach powiedziałeś. No co tutaj jeszcze twoim zdaniem no, zaważyło na tym, że jednak porażka AKP? No poza tymi elementami, które już wymieniłem, czyli tymi, nazwijmy to, niespodziankami, rzeczywiście ten wątek ekonomiczny, który wymieniłeś, z pewnością jest wart odnotowania. To już nawet bezpośrednio po wyborach gdzieś tam anonimowi przedstawiciele Partii Sprawiedliwości i Rozwoju do prasy wyciekali tak, że wyborcy postanowili nas ukarać za sytuację gospodarczą, która wcale nie jest lepsza niż zapowiadaliśmy, że będzie rok temu. To trzeba byłoby potwierdzić, ale podobno szczególnie taką grupą, która tutaj zaważyła i przez swoją demobilizację, byli emeryci, którzy należą do elektoratu zazwyczaj Partii Sprawiedliwości i Rozwoju i chcieli też rzekomo ją ukarać w sposób bezpieczny, no bo bezpieczny dlatego, że musimy pamiętać ciągle o tym, że Turcja jest państwem silnie scentralizowanym. Te samorządy to nie są jakieś potężne samorządy, które mają niesamowicie wielkie kompetencje. No w ten sposób bezpieczny ukarać, tak, swoim niepójściem na wybory. Tak jak mówię, to jest akurat element, który trzeba by było potwierdzić. Bez wątpienia znaczenie ma to, co wspomniałeś o kandydatach. To znaczy to, że opozycja miała po prostu tych kandydatów lepszych, mocniejszych. Ale wydaje mi się, że trzeba to również wpisać w kontekst szczególny tej kampanii wyborczej, to znaczy, że ona była taka trochę niedociągnięta przez Partię Sprawiedliwości i Rozwoju. Teraz co mam na myśli? Z jednej strony ta kampania, zwłaszcza w Stambule to było widać, była postawiona na Tayyipie Erdoğanie. No bo Murat Kurum, czyli kontrkandydat Ekrema İmamoğlu w Stambule, trudno go nazwać politykiem charyzmatycznym, trudno go nazwać politykiem, który mógłby wygrać batalię wyborczą jakokolwiek. No i trudno zresztą, wprost eksperci to wskazywali, że te wyniki sondażowe, które ma Murat Kurum, nie są wynikami Murata Kuruma, tylko w istocie są wynikami Tayyipa Erdoğana. I mimo, że z jednej strony te wybory w Stambule zostały postawione na taką konfrontację Ekrem İmamoğlu, Tayyip Erdoğan, to tego Tayyipa Erdoğana było w tej kampanii mniej. I teraz, żeby nasi słuchacze dobrze zrozumieli, nie mówię, że wcale go nie było, bo to byłaby nieprawda, natomiast nie było tak dużo Tayyipa Erdoğana, jak no, przywykliśmy go widzieć w poprzednich kampaniach. I to było moim zdaniem to podstawowe niedociągnięcie. Oczywiście wokół tego buduje się też takie teorie uzasadniające funkcjonowanie tureckiej sceny politycznej w tych no, ostatnich szczególnie wyborach. Teorie, które mówią, że o ile wyborcy chcą powierzyć rządzenie krajowi Tayyipowi Erdoğanowi, ponieważ sądzą, że on jako jedyny jest w stanie dowieść, o tyle już nie mają wątpliwości, że opozycja będzie w stanie dowozić na poziomie lokalnym, no plus oczywiście jest tutaj ta kwestia ograniczonych kompetencji samorządów. Dodam, że ta teoria jest oczywiście bardzo sprzyjająca dla obozu władzy i Tayyipa Erdoğana. Mamy na nią no, różnego rodzaju dowody czy argumenty na jej poparcie, no przypomnę choćby wypowiedzi wyborców i sondaże z ubiegłorocznych wyborów prezydenckich i parlamentarnych, z których jasno wynikało, że rzeczywiście nie są przekonani co do tego, czy opozycja jest w stanie zapewnić jakąś skuteczną alternatywę, przepraszam, skuteczną, efektywną, tak? To znaczy, że posiada recepty na zarządzanie krajem, które się sprawdzą. Natomiast no, ta korzyść tej teorii dla Partii Sprawiedliwości i Rozwoju wydaje mi się, że powoduje, że powinniśmy jednak lekki dystans wobec tej teorii zachować, zwłaszcza jeśli myślimy o tym, że to już jest jakiś taki bardzo sztywny mur, który wpłynie na wybory, które są planowane na 2028 rok. Mówię tutaj już o wyborach centralnych. Oczywiście. Trzecie miejsce w wyborach, zyskując co prawda tylko 6%, no ale prawdopodobnie te 6% zostało głównie zabrane właśnie AKP, co właśnie może być jednym z kolejnych czynników, który spowodował porażkę tej partii, uzyskała relatywnie nowe, konserwatywne czy islamskie ugrupowanie Odnowiona Partia
dobrobytu. To cóż to za partia, Karolu? 2018 rok powstania, dlatego mówię relatywnie nowa na tureckiej scenie politycznej. No i pytanie, czy zgadzasz się z tymi opiniami, że to też jest jedna z przyczyn porażki AKP, czyli właśnie podebranie tych kilku procent przez odnowioną partię dobrobytu? Będzie brzmiał ten program, jakbyśmy się umówili, nie? To znaczy wzajemnie się uzupełniamy, co wpłynęło na porażkę Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Natomiast no, trudno się tutaj z tobą nie zgodzić. Ta odnowiona partia dobrobytu, odnowiona, bo nawiązująca korzeniami do Refah Partii Si oczywiście, która ma dłuższą historię na tureckiej scenie politycznej. Czyli Partii Dobrobytu, prawda? Ona się nazywała dokładnie tak. Mhm. Ona obeszła Partię Sprawiedliwości i Rozwoju z prawej strony. Argumentami takimi niestandardowymi, powiedziałbym, jak na wybory lokalne, bo bardzo dużą część tych argumentów stanowiła krytyka polityki Partii Sprawiedliwości i Rozwoju wobec Izraela. A mianowicie, że w tej trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się Palestyńczycy, Partia Sprawiedliwości i Rozwoju i Tayyip Erdoğan bardzo dużo mówią oczywiście o Izraelu i przybierają antyizraelskie maski i postawy, natomiast niewiele w ich zachowaniu potwierdza tę antyizraelskość, tak? To znaczy, że handel trwa niezachwianie, że tak jak tutaj argumentowali, broń jest Izraelowi wysyłana oczywiście, od czego się bardzo głośno odcinano. No i oczywiście to też wpisywało się w taką retorykę, powiedziałbym, głębszą, chociaż może to jest złe sformułowanie, natomiast no, może powinienem powiedzieć bardziej znaczącą na gruncie właśnie tego, kto jest bardziej prawdziwym muzułmaninem, bo ta retoryka wpisywała się oczywiście no, w takie argumenty o hipokryzji Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. To znaczy, że te wszystkie religijne i konserwatywne hasła są wyłącznie fasadą. I one, zdaniem ekspertów, częściowo też rezonowały wśród społeczeństwa właśnie w kontekście tych gospodarczych wątków. Ja mam co prawda spory dystans do tych teorii, że one rezonowały. Natomiast no, część ekspertów twierdzi, że rzeczywiście tureckie społeczeństwo patrzy na tę sytuację sprzed roku, patrzę na tę sytuację obecnie i zadaję pytania. No ale jak to? Przecież Tayyip Erdoğan argumentował, że nie będzie podnosił stóp procentowych. Argumentował między innymi przecież podpierając się religijną retoryką, tak? A teraz nagle okazuje się, że po pierwsze stopy procentowe podnosi, po drugie czasem robi to w sposób zaskakujący nawet najbardziej ortodoksyjnych ekonomistów, a po trzecie jeszcze nam mówi, że te stopy nadal będą podnoszone. I przecież w momencie, kiedy zastanawiali się tak naprawdę wszyscy zachodni obserwatorzy, zachodni obserwatorzy gospodarki Turcji, zaraz, ale to co będzie po wyborach? Czy będzie kontynuowana misja Mehmeta Şimşek'a, tak? Czyli tego, który w tym momencie zawiaduje turecką gospodarką? Czy może Tayyip Erdoğan wyciągnie taki wniosek i wstrzyma te podwyżki stóp procentowych, wstrzyma podążanie drogą bardziej ortodoksyjnej gospodarki i wróci do tych swoich teorii, które my znamy pod nazwą erdonomiki? No to przecież w noc wyborczą Tayyip Erdoğan wyszedł, wygłosił to tak zwane swoje przemówienie balkonowe. I między innymi jednym z elementów tego przemówienia było zapewnienie, że nie no, gospodarczo dowieziemy, że reformy będą kontynuowane. No i rzekomo to również ma działać na korzyść odnowionej partii dobrobytu. I bez wątpienia jest to partia, która podjęła z Partią Sprawiedliwości i Rozwoju pewną grę. Dokąd ta gra będzie zmierzała, przekonamy się w ciągu najbliższych 4 lat. Natomiast absolutnie nie lekceważyłbym scenariusza takiego, w którym odnowiona Partia Dobrobytu stanowi zagrożenie dla Partii Sprawiedliwości i Rozwoju i ostatecznie stanowi zagrożenie dla jej wyniku wyborczego również w 2028 roku. To oczywiście mamy tutaj całe 4 lata i sytuacja może się potoczyć jeszcze różnie. Nie da się wykluczyć tego, że Tayyip Erdoğan, który przypomnę, nie raz był już politycznie grzebany. Przecież to samo mówiono w 2019 roku po wyborach lokalnych, że Tayyip Erdoğan już się zużył, że jest to polityk, który już nic nie może, nie dowiezie, że on jest winny porażki opozycji, przepraszam, porażki obozu rządzącego. No o Tayyip Erdoğan okazało się, że nie jest tak łatwy do politycznego pogrzebania, więc nie wykluczałbym oczywiście scenariusza, w którym Tayyip Erdoğan
zneutralizuje to zagrożenie w postaci odnowionej partii dobrobytu. Natomiast zauważmy to, że Tayyip Erdoğan ma w tym momencie tak wiele do przemyślenia, tak wiele elementów do ułożenia na nowo, jeśli myśli o wygranej w 2028 roku, że no może się po prostu zdekoncentrować i skupić się na innych elementach. Może na przykład zadać sobie pytanie, no dobrze, czy wyborcy nacjonalistyczni, aby na pewno gwarantują mi takie zwyżki głosów i taką pozycję, jaką gwarantowali dotychczas. No tak, bo partie nacjonalistyczne, dodajmy, no poniosły chyba największą porażkę w tych wyborach. Zwłaszcza tak mówi się w kontekście dobrej partii, tak? Która to kolejna niespodzianka, można powiedzieć, bo dobra partia była, czyli to ugrupowanie nacjonalistyczne, można powiedzieć takie, Mateusz Chudziak użył takiego określenia, które zapadło w pamięć i jest bardzo barwne, fajnofaszystowskie, tak? Bo niewiele różniące się w swoim przekazie od rzeczywiście tej partii nacjonalistycznej, MHP, która wchodzi w skład obozu rządzącego. Natomiast liderka tego ugrupowania, Meral Akşener, po ubiegłorocznej klęsce w wyborach prezydenckich i parlamentarnych zdecydowała się rozłączyć z opozycją i odeszła od tego tak zwanego stołu sześciu. No i teraz poniosła sromotną klęskę. I tu oczywiście pojawia się pytanie, bo partia, dobra partia, odkąd powstała, permanentnie jest kuszona przez Tayyipa Erdoğana, permanentnie jest kuszona przez obóz rządzący, żeby jednak wrócić na to łono głównego ugrupowania nacjonalistycznego, nie wygłupiać się i po prostu dołączyć do obozu rządzącego. No i trzeba przyznać, że teraz, w tym momencie, to znaczy kiedy no partia zanotowała taką sromotną porażkę w wyborach lokalnych, w wyborach lokalnych, które też, żeby ich nie lekceważyć, bo powiedziałem o tym, że Turcja jest państwem zdecentralizowanym i to silnie, no ale jednak stanowią jakiś istotny rezerwuar, to znaczy władza na poziomie lokalnym stanowi rezerwuar dla różnych partii, tak, żeby móc się rozwijać, żeby móc zarządzać środkami, żeby mieć dostęp do tych środków i kusić jakoś przyszłych swoich członków, którzy mogą dać się uwieść no właśnie jakąś możliwością sprawowania władzy, że po tej porażce wyborczej ci posłowie z dobrej partii no nie będą mieli już takich obiekcji przed dołączeniem do obozu rządzącego. Recep Tayyip Erdoğan wyniki wyborów niby zaakceptował w tym swoim przemówieniu balkonowym, jak powiedziałeś, no ale właśnie na południowym wschodzie kraju, gdzie w części miast wygrali kandydaci prokurdyjskiej partii, no jest niespokojnie. W jednym z tych regionów AKP w wyniku nie uznała i mimo, że wygrał kandydat partii HDP, czyli partii tej prokurdyjskiej, no to ona wyznaczyła swojego burmistrza, wybuchły zamieszki, które na kilka miast już się przeniosły. Jest niespokojnie. To jak to właśnie, Karol, jest z tym uznaniem wyników? No i z tą turecką demokracją trochę od razu podepnę to pytanie na propos właśnie akceptacji wyników wyborów, czy nieakceptacji przez AKP, przynajmniej w niektórych miejscach. Postaram się to połączyć też z tym wątkiem, który zamknęliśmy w poprzedniej części programu, bo mówiłem o tym, że ten wątek wyborców i posłów obozu w ogóle nacjonalistycznego to jest coś, co Tayyip Erdoğan będzie musiał przemyśleć. No ale drugim takim wątkiem jest właśnie wątek kurdyjski. I teraz zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym zarysować szersze tło, bo również jeśli chodzi o obóz kurdyjski, pojawiło się nie tylko wiele spekulacji, to jeszcze wiele plotek raz dementowanych, raz podsycanych nawet przez samych polityków z obozu kurdyjskiego, że czas rozpocząć no właśnie kolejny etap procesu kurdyjskiego, tak? Czas rozpocząć kolejny etap rozmów pokojowych między rządem a obozem kurdyjskim, który doprowadzi jakoś do uregulowania kwestii kurdyjskiej. Między innymi tutaj pojawiały się takie spekulacje, że Kurdowie mogą chcieć, przepraszam za to sformułowanie, przehandlować Stambuł, tak, za wznowienie procesu pokojowego. I jak się okazuje, no, tego typu pogłoski nie potwierdziły się, zostały zdementowane i nie wydaje się też, patrząc na retorykę Tayyipa Erdoğana, aby Tayyip Erdoğan był przekonany do tego i w ogóle chciał takiego rozwiązania. Tak? Ono byłoby, tutaj trzeba dodać, w kontrze do całej polityki obozu rządzącego wobec ruchu kurdyjskiego w ostatnich latach, która obejmuje nie tylko elementy presji militarnej, tak, czyli walkę z partią pracujących Kurdystanu na wszelkich frontach i te kolejne operacje i te zapowiadane operacje
czy na północy Syrii, czy na północy Iraku, ale obejmują też właśnie presję polityczną i odbieranie Kurdom takich możliwości politycznej realizacji własnych aspiracji, co może się wydawać, że jest takim mechanizmem samonapędzającym się, prawda? Bo jeśli komuś się odbiera możliwości politycznej ekspresji, no to bardzo często popycha się go w kierunku radykalizacji. I teraz wracając do tego twojego pytania. No właśnie stoimy w obliczu, moim zdaniem, jednego z kluczowych elementów, który pozwoli nam zdefiniować, jak będzie ta wyglądała polityka Turcji. Bo Tayyip Erdoğan powiedział w trakcie tego swojego przemówienia balkonowego, że będzie akceptował wynik wyborów, że nowy wyborcy przemówi nie zasygnalizował jednocześnie żadnego zwrotu na froncie kurdyjskim. I teraz to, o czym mówisz, czyli ta sytuacja Van, w którym burmistrz wybrany jednak pokaźną większością głosów, bo jeśli dobrze pamiętam, miał nad swoim kontrkandydatem z AKP 130 tysięcy głosów przewagi, nie dostał swojego certyfikatu o wyborze. I teraz mamy lekki chaos informacyjny, ale nie dostał tego certyfikatu ze względu na to, że nie miał mieć prawa objęcia możliwości stanowiska, tak, w związku z ciążącymi na nim zarzutami i wyrokiem. I teraz, co tutaj jest tak naprawdę kluczowe, bo może nie będę rozwijał tego całego chaosu informacyjnego, bo w tym się idzie pogubić i nie jestem przekonany, czy to wszystko jest dla naszych słuchaczy korzystne, ale kilka takich kluczowych elementów. Po pierwsze, no, dobrą praktyką w demokracjach jest to, że jeśli jakiś kandydat z różnych powodów, no na przykład dlatego, że wspiera działalność terrorystyczną, nie może kandydować w wyborach, no to po prostu nie może kandydować, ma odebrane bierne prawo wyborcze, tak? I nie może po prostu być na liście wyborczej. Nie zabiera mu się możliwość sprawowania urzędu po tym, jak został wybrany, po tym zwłaszcza jak został wybrany taką przewagą głosów, no bo to siłą rzeczy implikuje konflikt, prawda? Między wolą wyborców a jakimś postępowaniem prawnym, które akurat w tym przypadku jest niejasne w tym momencie, tak? Bo nie wiemy do końca, czy ten polityk był uprawniony, czy nie był uprawniony. Mamy, powiedzmy, że dwie interpretacje prawne, żeby trochę ten obraz jakoś ułożyć. No i oczywiście siłą rzeczy bardzo wielu analityków od razu zauważyło, że to być może już być pierwszy krok, który pokaże, że te wybory na południowym wschodzie Turcji, zwłaszcza jeśli chodzi o tych wyborców, przepraszam, polityków prokurdyjskich, no nie będą jednak szanowane. Także wrócimy do sytuacji, którą znamy z 2019 roku, czyli sytuacji tej, o której opowiadałem, zdejmowania tych burmistrzów z urzędu pod zarzutami na przykład właśnie wspierania terroryzmu i wyznaczania zarządów komisarycznych. Moim zdaniem czekają teraz nas kluczowe dni tak naprawdę, żeby przekonać się, w jaką stronę sytuacja zmierza. Bo patrząc na ten chaos prawny, jaki ma miejsce w prowincji Van, musimy jeszcze upewnić się, czy ta sytuacja jest wynikiem jakiegoś nieprawdopodobnego, mówiąc pięknym staropolskim słowem, fuck-upu ze strony organów sądowniczych i instytucji zaangażowanych w przeprowadzanie wyborów. Czy jest to już element, no właśnie, wykorzystywania różnych instrumentów prawnych i możliwości do zdejmowania burmistrzów prokurdyjskich z urzędów? I tutaj, Karol, musimy patrząc się... Patrząc na praktykę, to tylko domknę ten wątek, dobra. Patrząc na praktykę ostatnich lat, nie powinienem mieć tyle wątpliwości, ale tam naprawdę jest taki chaos, że trzeba sprawdzić, moim zdaniem, patrzeć na to przez pryzmat tego, jak ta sytuacja się potoczy, no właśnie na sytuacji na południowym wschodzie, po kontekście przyszłości tego, co będzie się działo na linii obóz rządzący Kurdowie. I to też pewien rodzaj testu tureckiej demokracji, która, no powiedzmy, wybory nie zostały sfałszowane, prawda, Republikańska Partia Ludowa wygrała, Recep Tayyip Erdoğan to zaakceptował, więc no siłą rzeczy mówimy tutaj o demokratycznych wyborach, natomiast no właśnie, jest sytuacja w tych regionach kurdyjskich trudna na razie. Doktor Karol Wasilewski, Instytut Badań nad Turcją, analityk w firmie 4C, był moim i waszym gościem. Karolu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Słyszymy się za tydzień w środę, ja się nazywam Marcin Łuniewski, a wy na 97.1 FM zostańcie. Radio Campus.